Cząstka porusza się wzdłuż osi x tak, że w każdej chwili t większej lub równej 0, jej prędkość jest zadana przez v od t równa się minus t do trzeciej plus 6t kwadrat plus 2t. Dla jakiego czasu t, cząstka osiąga swoje maksymalne przyspieszenie? Oto nas tutaj pytają. Kiedy osiąga maksymalne przyspieszenie? No to przypomnijmy sobie, może, jak jest związane ze sobą położenie, prędkość i przyspieszenie? Powiedzmy, że mamy funkcję x od t, która mówi, jak zależy położenie cząstki od czasu. No to wtedy wiemy, że pochodna x' od t, pochodna tej funkcji, to jest prędkość, czyli to, jak tempo zmiany położenia, to jest prędkość. x' to jest prędkość. Druga pochodna, czyli druga pochodna położenia, czyli pochodna prędkości, to jest przyspieszenie. Tempo zmiany prędkości to jest przyspieszenie. No a co tutaj mamy dane? Tutaj mamy daną prędkość, więc widzimy, że łatwo obliczymy przyspieszenie, bo wystarczy, że policzymy pochodną tej funkcji. Może weźmiemy sobie inny kolor. Czyli tak. Wiemy, że v od t to jest minus t do trzeciej plus 6t kwadrat plus 2t. No to teraz obliczmy przyspieszenie. Przyspieszenie. To będzie pochodna tej funkcji, czyli tutaj muszę ten wykładnik zrzucić tutaj przed, przed zmienną t, czyli to będzie minus 3 t do potęgi drugiej. Muszę teraz ten wykładnik zmniejszyć o 1. Tak się różniczkuje funkcją potęgową. Dodać, no i tutaj podobnie. 2 razy 6 to będzie 12 i zmniejszam wykładnik t. No i tutaj zostanie nam podobnie dodać 2. Bo pochodna t to jest 1. No to mamy przyspieszenie, i teraz mamy znaleźć taką chwilę czasu t, dla której to przyspieszenie jest maksymalne. No po pierwsze, zauważmy, że to jest pewna funkcja kwadratowa. Najwyższa potęga t to tutaj jest druga, więc to jest pewna funkcja kwadratowa. W dodatku współczynnik przy t kwadrat jest ujemny, czyli to będzie taka parabola. Z ramionami do dołu, taka smutna parabola. Tak będzie mniej więcej wyglądał wykres tej funkcji. Czy rzeczywiście ta funkcja będzie miała maksimum? Będzie miała gdzieś maksimum tam gdzie jest wierzchołek paraboli. No ale my znajdziemy to maksimum używając rachunku różniczkowego. Znajdziemy taki punkt, gdzie nachylenie stycznej do tego wykresu jest 0, czyli tam gdzie pochodna się zeruje. Czyli teraz obliczymy pochodną przyspieszenia po to, żeby znaleźć ten punkt, w którym ta pochodna się zeruje, czyli ten punkt, gdzie nachylenie stycznej jest 0, czyli gdzie będzie maksimum. No to różniczkujemy jeszcze raz, żeby obliczyć pochodną przyspieszenia. A prime to będzie tak. Tutaj będziemy mieli 2 razy minus 3, to jest minus 6t, dodać 12. No i teraz możemy sprawdzić, kiedy to jest równe 0. Minus 6t plus 12 ma być równe 0. No to mogę 12 odjąć od obu stron i wtedy dostanę, że minus 6t. Musi być równe minus 12. Podzielę przez minus 6, czyli T będzie równe po prostu 2. Czyli to jest jedyny punkt, w którym pochodna przyspieszenia się zeruje, czyli to jest ten punkt. Możemy jeszcze sprawdzić, że rzeczywiście tutaj jest maksimum, i wykonamy w tym celu test drugiej pochodnej. Tutaj obliczę jeszcze drugą pochodną. Drugą pochodną przyspieszenia. I to jest po prostu minus 6. No, i widzimy, że ta druga pochodna jest ujemna. Skoro druga pochodna jest ujemna, to znaczy, że funkcja jest wklęsła, czyli rzeczywiście ma taki kształt jak tutaj. Jak druga pochodna jest ujemna, no to mamy maksimum. Czyli rzeczywiście to potwierdza, że w tym punkcie rzeczywiście jest maksimum. Czyli dla T równego 2 przyspieszenie tej cząstki jest maksymalne. Czyli przyspieszenie osiąga Maksimum dla T równego 2.